Na gitarze klasycznej najprostszy sposób na zmianę barwy to jest zmianę ustawienia ręki. Tak naprawdę na każdym instrumencie, na każdej gitarze, zaprezentuję za chwilę na innych, miejsce ułożenia ręki wpływa na to, jak brzmi to, co grasz. W tym miejscu jest bardziej łagodnie. To jest bardziej twardo, jasno. Również sposobem wydobycia dźwięku, mówię teraz o sposobie uderzenia palcem, od sposobu uderzenia palcem zależy to, jak brzmi dźwięk. Na gitarze klasycznej na dwa podstawowe sposoby możemy wydobywać dźwięk, albo takim uderzeniem, po którym palec pozostaje w powietrzu. Ta technika nazywa się tirando, albo technika apoiando, kiedy po uderzeniu palec opada na inną strunę. To nie jest tylko kwestia wygody, przyzwyczajenia, ale również kwestia brzmienia. Inaczej, troszkę posłuchaj, nie wiem, na ile to dobrze słychać na tym nagraniu, ale inaczej brzmi dźwięk uderzony w formie tirando, a inaczej apoiando. W oczywisty sposób możemy zmienić barwę naszej solówki, jeżeli zmienimy prosty instrument, na przykład z gitary klasycznej, która ma struny nylonowe, na gitarę akustyczną, która z reguły ma założone struny metalowe, podobnie jak klasyczna z reguły ma nylonowe, bo oczywiście można też założyć struny metalowe do gitary klasycznej. I już to brzmi inaczej. Choć nie o taką zmianę nam chodzi, bo trudno sobie wyobrazić, że w trakcie grania jednej solówki szybko zmieniasz instrument. Chociaż, no można. Kolejną rzeczą, którą możesz zmieniać w barwie swojej improwizacji, to jest sposób wydobycia dźwięku na zasadzie albo palcami, albo kostką. Zupełnie inaczej brzmi dźwięk uderzony kostką, a inaczej palcami. Na gitarze akustycznej mi osobiście bardziej się podoba dźwięk, tak przynajmniej w takiej wersji solowej, podoba mi się bardziej dźwięk uderzony kostką. A już na odwrotnie, na gitarze klasycznej z reguły bardziej mi się podoba dźwięk uderzony palcami. Chociaż są gitarzyści, którzy grają na gitarze klasycznej kostką i grają ślicznie. Mają śliczny dźwięk. Ważna rzecz, zmieniając samą kostkę, rodzaj kostki, zmieniasz barwę. Nie wiem, czy to będzie tu słychać dobrze na tych mikrofonach, które nagrywają mnie, ale zagram dwoma rodzajami kostki i ufam, że będzie różnica. No ja tutaj słyszę, nie wiem, czy u was to słychać, ale kolejna rzecz, którą możesz wykorzystać w swojej improwizacji do zmiany barwy tego, co grasz, to sposób, zakładając, że grasz kostko, sposób po prostu możesz stłumić trochę strunę. Zobacz, teraz gram. Uderzam struny po prostu brzmią, a jak lekko położę rękę na mostku, to już barwa jest zupełnie inna. Zdecydowanie największe pole do zmiany barwy daje ci gitara elektryczna z prostego powodu, że możesz wykorzystać te wszystkie techniki, elementy, które pokazywałem wcześniej na gitarze klasycznej i akustycznej w ramach zmiany barwy, czyli możesz grać w innych miejscach. Możesz grać, zmieniając miejsce wydobycia dźwięku, zmieniasz, możesz zmieniać jego barwę. Oczywiście możesz grać palcami i kostką, również zmieniając barwę. Podobnie możesz stłumiać, tak jak pokazałem na gitarze akustycznej. Ale oczywiście masz całą elektronikę, która w zależności od gitary, na jakiej grasz, daje ci różne rodzaje brzmień. Pierwszy to jest rodzaj
przystawek, jakie masz w swojej gitarze, jakie masz kombinacje wyboru pomiędzy tymi przystawkami. W moim przypadku w tej gitarze są dwa przetworniki pracujące, które mogą pracować albo jako tak zwany humbucker, czyli w tym ustawieniu przełącznika mam te dwie przystawki jednocześnie. W ustawieniu trzecim końcowym te dwie. I w ustawieniu pośrednim, nie pamiętam czy jedna czy dwie, ale chyba dwie, te pojedyncze, daje to taki bardziej Fendera Stratocastera brzmienie. Oczywiście korekcja barwy poprzez zastosowanie filtru dolno- lub górnoprzepustowego, czyli wycinanie lub podbijanie określonego fragmentu pasma. W tej gitarze jest jeszcze fajne to, że tu jest dodatkowo wbudowany przetwornik piezoelektryczny, czyli taki, jaki z reguły wykorzystywane są w gitarach akustycznych. No i on daje inną jeszcze barwę, za chwilę pokażę jaką. A przy okazji omówię jeszcze jedną rzecz, bo na twoją barwę twojego instrumentu wpływa oczywiście rodzaj wzmacniacza, jaki wykorzystujesz, a może bardziej rodzaj przedwzmacniacza, jaki jest w tym wzmacniaczu. Ja w tym przypadku akurat mam tutaj dwa wzmacniacze. Jeden to jest do gitary elektrycznej Boogie, model John Petrucci, podobnie jak gitara, i Aera Compact 60, świetny wzmacniacz do gitary akustycznej. I właśnie na tym przykładzie zaprezentuję brzmienie akustyczne tej gitary. Teraz gram z tego systemu do gitary akustycznej, a teraz zmieniam do gitary elektrycznej, przepraszam, a teraz zmieniam na Aera. Jednocześnie. Teraz w zależności od tego, który potencjometr mocniej odkręcę, brzmi bardziej albo akustyczna, albo elektryczna gitara. Akustyczne lub elektryczne brzmienie. I oczywiście cała baza różnych efektów, które możesz zastosować do tego, żeby zmieniać barwę swojego instrumentu i które oczywiście możesz też zmieniać w trakcie sola. Ja tu akurat mam taki multi-efekt Bossa GT10. No może nie będę teraz prezentował, jakie tam brzmienia mam ustawione, ale oczywiście je również możesz wykorzystywać w trakcie swoich solówek.